Jak donoszą portale Strefa MMA.pl oraz Super Express, nie żyje Mateusz Murański. Miał 29 lat. W środę 8 lutego media obiegła tragiczna informacja o śmierci Mateusza Murana Murańskiego. W komentarzu dla portalu fansportu.pl prokuratura potwierdziła doniesienia o zgonie freakfightera. Mateusz, wchodząc do świata sportów, był znany z programu Lombard Życie pod zastaw, w którym wcielił się w rolę Adriana Atka Barskiego. Grał też w filmie Jerzego Skolimowskiego zatytułowanego Ajo. Produkcja ta została doceniona i nominowana do Oscara dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. Swoją pierwszą walkę stoczył na Fame 10, w którym mierzył się z Arkadiuszem Tańculą. Wtedy odniósł porażkę po decyzji sędziów. I już kilka dni później wziął udział w kolejnym wydarzeniu na gali Fame 34 i odniósł pierwsze zwycięstwo w starciu z Arturem Sycem. Kolejnym jego wystąpieniem we Freak Fightach był Elite Fighters. Tam pokonał warszawskiego Dresika, po czym wszedł po 70 sekundach przerwy, żeby brutalnie znokautować Mielonidasa. Na Fame 14 pokonał Alana Kwiecińskiego. Bił się również w boksie, gdzie zmierzył się z Don Casio i Vaso Bakociewiczem. Przegrał oba pojedynki przez decyzję, jednak z góry był skazywany na porażkę. Po prostu tamci zawodnicy byli bardziej doświadczeni. Ostatnia walka odbyła się 10 grudnia na High League 5, gdzie Paweł Bomba pokonał go, mimo że był ogromnym faworytem. Mateusz jako pierwszy z rodziny Murańskich wszedł do Freak Fightów. Potem dwie gale później na Fame 12 dołączył jego ojciec. Stoczył wówczas pojedynek w klatce rzymskiej, którą sam wymyślił i stała się ona prawdziwym hitem. Rodzina Murańskich wywoływała sporo szumu zarówno na konferencjach, jak i w internecie. Ich ponadroczny konflikt z Arkadiuszem Tańculą był niezwykle medialny. Ojciec Mateusza, Jacek, stoczył 3 pojedynki i odniósł niestety 3 porażki. Na High League 6 miało dojść do jednej z największych walk we Freak Fightach. Jednak najprawdopodobniej zostanie ona odwołana. Jacek w main evencie miał zmierzyć się z Marcinem Najmanem. Mateusz miał ostatnio ciekawe plany na kolejne walki. Chciał się zmierzyć m.in. z kickbokserem Dominikiem Zadorą. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że do starcia może dojść w tym roku. Ponadto Muran miał ogromną ochotę zmierzyć się także z Popkiem. Po jego ostatniej porażce do mediów trafiły informacje o jego problemach. Zawodnicy tacy jak Paweł Bomba oraz Wielki Bu donosili, że zawodnik jest na odwyku. Wielki Bu wspominał: pewnie uciekł w jakiś substytut szczęścia i próbuje się z tego dźwignąć. Nie wiem, na jakiej terapii jest, równie dobrze mógł uciec w alkohol i się leczyć. Nie wiem tak naprawdę, nie wiedziałem, że to jest jakaś wielka tajemnica, bo wiem to tak lokalnie od, że tak powiem, pracowników. Później w social mediach wyjaśnił, że to poważna sprawa i w żaden sposób nie wyśmiewa Murańskiego. Jest chory i sobie z tym nie radzi. Choroby typu uzależnienia, problemy psychiczne to serio ciężki problem i nie powinniście tego lekceważyć. Sam Paweł Bomba, mimo wielkiego konfliktu, jaki dotyczył go z Mateuszem, przesłał mu pozytywną wiadomość. Nie ma co się śmiać, imprezował wcześniej dużo i miał problemy z używkami plus załamanie. Napisałem mu nawet wiadomość, że sam byłem w takim miejscu, żeby się trzymał, bo robotę robi dobrą. I w środę 8 lutego internet obiegły doniesienia o tym, że popularny Freak Fighter nie żyje. Do zgonu miało dojść w godzinach porannych w mieszkaniu Mateusza Murańskiego. Informację o śmierci zawodnika potwierdziła podkomisarz Jolanta Grunert, oficer prasowy KMP w Gdyni, która przekazała dla portalu fansport.pl. Około godziny 11.25 otrzymaliśmy informację o zgonie mężczyzny. Na miejscu pojechała grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, lekarz biegły sądowy oraz prokurator. Policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Decyzją prokuratora ciało zostało przywiezione do zakładu medycyny sądowej na sekcję zwłok. Ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poprosiliśmy również o komentarz prokurator Grażynę Wawryniuk, rzeczniczkę prokuratury okręgowej w Gdańsku, która powiedziała nam, że w tej chwili trwają czynności na miejscu zdarzenia. Informację przekazał członek rodziny, który był zaniepokojony faktem, że nie może skontaktować się z mężczyzną. Wykluczono, jak już tu mówiłem, udział osób trzecich. Do sieci wyciekła nawet prywatna wiadomość, zgodnie z którą 29-letni Mateusz Murański miał przedawkować oksykodon, silny opioidowy lek przeciwbólowy. Nie są to jednak potwierdzone informacje. A wszystko to, co przedstawiłem wam w tym materiale, możecie przeczytać sobie na strefa mma.pl.
Bardzo tragiczna wiadomość, nikt się pewnie nie spodziewał, że tak się zakończy kariera Mateusza. Mimo tego, że był bardzo nielubiany w środowisku freakfightowym, należą się kondolencje dla rodziny, no i to jest naprawdę jedna z najgorszych rzeczy, jaka może się przytrafić. Mimo że czasem się kogoś nie lubi, to śmierć jest najgorszym, co może spotkać człowieka. Dziękuję bardzo.